Siema, siema, siema. Parę dni temu, albo tygodni, nie pamiętam, bo czas szybko leci, SCS opublikowało informacje odnośnie Special Transport o aktualizacji do tego DLC. Jeśli nic o tym nie wiesz, to teraz pojawia się adnotacja do tego odcinka w prawym górnym rogu, będzie to też na tej karcie końcowej oraz będzie też w opisie link do tego i do wszystkich modyfikacji w tym odcinku. I dlatego, że SCS o tym powiedziało, to pomyślałem, że zrobię odcinek o najlepszych modach, jakie na razie są do tego DLC. Na start powiem, że jak odcinek się dobrze przyjmie, to niedługo, czyli nie wiem, za 2, 4 albo 6 dni, wleci odcinek z najlepszymi ciężarówkami do Special Transport, więc nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji na kanale. A pamiętaj, żebyś to zrobił, bo odcinki pojawiają się regularnie co 2 albo 3 dni, ale zawsze o godzinie 14. I przechodząc do odcinka, modów nie oceniam, sami sobie wybierzcie, które się wam podobają i możecie sobie je pobrać. Oczywiście DLC jest płatne, Special Transport kosztuje jakieś 18 czy tam maksymalnie 20 zł, a teraz jeszcze są promocje te wakacyjne na Steamie, więc też możecie to taniej kupić. I jeszcze niektóre DLC wymagają, czy niektóre modyfikacje wymagają DLC Heavy Cargo Pack, jeszcze tego drugiego też z tymi ciężkimi ładunkami, ale one też jakoś mega drogie nie były. Teraz wam się na ekranie pojawiają ich ceny, no i możecie i takie kupić w promocji, tak jak mówiłem. No dobra, to zaczniemy od modyfikacji Mega Trafo Transport Oversize. Mod dodaje ogromny ładunek, no jeśli chodzi o Special Transport. Mod dodaje jakiś taki, nie wiem, ogromny ładunek, nie wiem co to może być, albo dźwig, albo jakaś część do dźwigu, albo jakaś, nie wiem, maszyna. Jedynie tylko ten mod podmienia chyba wszystkie inne rodzaje ładunków Special Transport, więc myślę, że zrobicie z nim jedno, max dwie traski i moda usuniecie. Ale naprawdę polecam go ściągnąć, gdyż będziecie mogli się przekonać, czy jesteście bardzo dobrymi kierowcami, czy no wolicie jednak takie zwykłe trasy. A jak patrzyłem, to jest to naprawdę trudne. Mam na myśli skręcanie z takim wielkim ładunkiem, to ma chyba jakieś, nie wiem, 60 metrów. Ogólnie w mieście nie jest to jakieś bardzo trudne moim zdaniem, nawet ronda się da w miarę złamać, bo w środku ta naczepa jakby się tak łamie, nie ładunek, ale naczepa. Wyjazd z tej bazy to polecam wykręcać no jakby na przeciwległy pas, czy jak skręcacie w prawo, to jedziecie na ten pas, który jest dalej, bo wtedy będziecie mogli łatwiej się wykręcić, no. Ale najtrudniejsze to jest na przykład, jak będziecie jechali na przykład na mapie Poland Rebuilding albo fikcyjna Polska i tam będziecie musieli wjechać na autostradę, a dokładniej na węźle, chyba tak to się nazywa. I to będzie najtrudniejsze, ponieważ nie wszędzie będzie się tak dało wykręcać, ponieważ te zjazdy są strasznie wąskie. Czasami nawet jak jedziecie naczepą, to trzeba zwolnić, a co dopiero takim transportem. I on jest też ciężki, więc też lepiej do zera nie zwalniać. Mod wymaga DLC oczywiście Special Transport i chyba nie wymaga DLC Heavy Cargo Pack, czy jakoś tak. Ale mi się nie wczytują koła, więc pewnie to z jakiegoś DLC. Najprawdopodobniej z Goodyeara, bo tego DLC nie mam na opony. Jeszcze tak szybko powiem, że na początku tej naczepy siedzi trzech robotników z agregatorem chyba. Następny mod to Military Oversized Cargo. Mod dodaje ładunki militarne do Rosji. Są dostępne dwie trasy i od razu mówię, że jak chcecie przejechać się tym transportem, to musicie odblokować jedno z tych dwóch miast, w którym rozpoczyna się ładunek. Dobra, a traski to z Sosnowy Bor do Iceland i z Lugi do Wyborgu. Są dostępne dwa warianty baz. Pierwsza to taka jakby, nie wiem, fabryka, a drugi to taki otwarty, ale taki półmagazyn jakby. Na polu. Ogólnie potrzebne są oczywiście DLC Oversize i to nie jest chyba te Heavy, tylko ten drugi, Special Transport i DLC Baltic Sea. Dobra, wracając już tak bardziej do moda, to są dostępne ładunki wojskowe, takie na przykład jak czołg oczywiście. Są też takie mniejsze czołgi, nie wiem dokładnie jak się nazywają, chyba te działka samobieżne czy jakoś tak. Nie wiem, no to bardzo podobne do czołgu, tylko że tam lufa jakby się nie skręca, nie kręci się, tylko jakby żeby strzelić, to czołg musi cały się jakby obrócić. No chyba wyjaśniłem. I jeszcze taka jest jakby, nie wiem, bateria albo wyrzutnia. No to podobne do tego czarnego Boba z GTA, czy jakoś tak, widzicie teraz zdjęcie na ekranie. No i eksport...
esportują? Też nie. Nie wiem, był trudny ten polski. No ale wiecie, o co chodzi. Ochraniają nas pojazdy wojskowe. I to są takie chyba półczołgi. Modele są ładnie zrobione i chyba tyle, jeśli chodzi o tą modyfikację. Następny mod to Escort Mercedes-Benz Sprinter Cat. Mod dodaje eksportowanie transportu specjalnego przez Mercedesy Sprintery. Modele są ładnie zrobione, a malowania też. I co tu więcej mówić, mod pewnie nie będzie działał z poprzednimi modyfikacjami. No i tak mniej więcej środek odcinka. Przypominam o subskrypcji kanału oraz zostawieniu łapeczki w górę. I napiszcie też w komentarzu, jakie następne chcecie odcinki z ETS-a lub z jakiejś innej gry i lecimy dalej. Następny mod to More Reward for Cargo, czyli większa nagroda za ładunki. Dzięki temu modowi otrzymacie więcej pieniędzy z trasy Special Transport, bo chwilowo te trasy były bardzo nieopłacalne, a teraz to takie jest, nie wiem, minimum 200, 300 albo nawet 400 tysięcy za jedną trasę, więc bardzo się opłaca brać traski z tego DLC. Następny mod jest jednocześnie fajny, dziwny i trochę średni. Nazywa się 93RP Mod Trailer HCT i już wam tłumaczę, o co chodzi. Dzięki temu modowi będziecie mogli kupić naczepę podwójną z jakby, nie wiem jak to powiedzieć, w wariancie jakim byście chcieli. Są tysiące albo jeszcze więcej wariantów z Heavy Cargo DLC, ze Special DLC Transport i zwykłe inne naczepy i tym podobne. Fajne jest to, że możecie ciągnąć na przykład dźwig samojezdny na pierwszej naczepie, a na drugiej na przykład jakąś lokomotywę. Średnia jest w tym to, że nie ma do żadnego praktycznie żadnego obciążenia. A słabe jest to, że musicie, żeby to było ciężkie, to musicie wziąć jakiś ładunek, na przykład 23 tony, nie wiem, orzechów. I teraz tak, jak w dźwigu i lokomotywie przewieziecie 23 tony orzechów. Trochę to dziwne, a tym bardziej dla kogoś, kto, nie wiem, zobaczy to na przykład na Traxbooku. Mod jest trochę fajny, ale no na większą skalę moim zdaniem to tu nie ugra roli. I to niby działa też na multi, ale autor nie poleca grać na nim, gdyż można bardzo łatwo dostać bana. I trzy ostatnie modyfikacje to są malowania na ciężarówkę oraz na pojazdy eskortowe. Pierwszy mod to TSR VTC Special Transport Van. I malowanie widzisz teraz na ekranie. Drugi mod to Skinable Special Transport i niby jest na 1.35, ale spokojnie działa na 1.37 i jest malowanie takie wyścigowe jakby. I trzeci mod to Special Transport Cat Skin i to dodaje malowanie na naczepę, no z logami marki Cat. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subika. I jak ten odcinek fajnie się przyjmie, to tak jak mówiłem, zrobię drugi odcinek z modami na ciężarówki do Special Transport. Siema, do następnego, cześć!